Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Chyba nie macie mi za złe, że na miejscu zostawiłem marynarkę. Przeliczyłem się trochę. Chłód na zewnątrz, wydawało mi się, że już tak chłodno, ale nie wewnątrz tutaj. Moi drodzy, Bóg jest wielki. Cieszymy się, że Ola mogła powiedzieć to, co usłyszeliśmy. To jest naprawdę cud, że oni są żywi. Bóg jest niesamowity i do końca nie potrafimy go też zrozumieć. Wiecie, ja we wtorek to już wtedy mówiłem, że mniej więcej w tym samym czasie miałem zupełnie podobną sytuację na drodze, gdzie Bóg nas zachował, że nie doszło do wypadku. Również musiałem odskoczyć na inny pas, ale był wolny. Bogu dzięki. Ole przeprowadził, a znam takich, którzy przez wakacje nie dojechali do domu. Jest pogrzeb po pogrzebie. Nie rozumiemy Bożych dróg, ale wiemy, że On jest niesamowity, że jest kochany, że troszczy się o nas. I nie możemy nigdy w swoim niezrozumieniu zarzucać Mu czegokolwiek, bo On jest Bogiem, który wie, co robi. Także cieszymy się, że Ola już jest z nami, że już funkcjonuje, że już jest w pełni, albo prawie w pełni zdrowia i sił. Moi drodzy, zanim przejdę do zwiastowania dzisiejszego słowa, to parę zdań, czy parę tak uwag, myśli, spojrzenia wstecz, co ostatnio do nas mówi Bóg. Czy tak dobrze czasem tak spojrzeć analitycznie, tak zatrzymać się na moment i pomyśleć, co mówi do nas ostatnio Bóg. Bo jeśli jest to trochę monotematyczne, skoro to wszystko idzie w jednym kierunku, to warto się zastanowić, dlaczego. Wiele różnych usług, nie tylko usług, słowa proroczego również, które można by było streścić w takim jednym wspólnym mianowniku. Bóg domaga się czystego, szczerego serca od swojego ludu. Psalm 139, końcówka jego w nowszym przekładzie mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tego, co Bóg ostatnio od nas chce. Abyśmy przeglądali z Jego mocą, z Jego pomocą, ale zrozummy, On tego sam nie zrobi. On to robi, kiedy my na to zezwolimy, aby przeglądnąć swoje serce. Do tego też zmierzają usługi wtorkowe, akurat z kazania na górze. Mówimy o grzechu, o odcinaniu grzechu. Mieliśmy gościa z Krakowa, który nic nie wiedząc mówił o przymierzu, o zrywaniu przymierza. Pamiętacie, jak ważnym jest przymierze, że wówczas w Izraelu zrywanie przymierza było jakby karane śmiercią. A przyjaźń ze światem, czy kompromisy, grzech, to nic innego jak duchowe zrywanie naszego przymierza. Później wtorek i niedziela łączę to, bo ten sam tekst Bożego Słowa, który we wtorek brat Dawid usługiwał, później brat Damian, mówiąc o Faraonie, który nie chciał wypuścić ludu. Pamiętacie? Robił wszystko, żeby ich zająć. Zabrał słomę, a norma cegły musiała być ta sama. Szatan robi wszystko, abyśmy nie myśleli o tym, że Pan jest blisko. Zajmuje nas czymkolwiek. No nie będę streszczał tego, co było powiedziane, tylko przypominam. A w ostatni wtorek, kto był, ten słyszał. Co prawda to był przepiękny koncert, ale siostra z Izraela wyszła, parę zdań powiedziała praktycznie. Ale mi do dziś w uszach brzmią jej takie ekspresywne słowa, które brzmiały: król jest w drodze. Obudźcie się. Parę razy to powtórzyła. Król jest w drodze. Czyli przyjście Pana jest blisko, tak mówiąc inaczej. Ale brzmiało to dokładnie tak. Król jest w drodze, obudźcie się. I moi drodzy, ja dziś znów będę gdzieś w tych klimatach się poruszał. Powiem, że niechętnie trochę, naprawdę. Chciałem już zupełnie mówić o czymś innym, no ale nie mogłem. Ale nie mogę. To jest takie dziwne, kiedy człowiek chce mówić o czymś innym, ale się nie da. Wyraźnie Duch Święty mnie wręcz przymusił do tego tematu, który dziś chcę zwiastować. Otwórzmy więc drugą księgę Mojżeszową, księgę wyjścia. 33 rozdział, najpierw 3 wersety pierwsze. Dziś głównie posługuję się tym nowszym przekładem ewangelicznym.
Brzmi to tak. Pan przemówił jeszcze do Mojżesza, a może od razu, zanim czytamy to słowem o kontekście, na którym skupimy się za chwilę, ale żebyśmy już wiedzieli, o co chodzi. Jest to sytuacja zaraz następująca po chwili, kiedy lud izraelski zrobił sobie cielca. I to, co teraz Bóg mówi, to już jest jakby konsekwencja tego wszystkiego. Pan przemówił jeszcze do Mojżesza, idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej. Idźcie do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, gdy powiedziałem, że dam ją w ich posiadaniu, w ich potomstwu. Ja natomiast poślę przed tobą anioła i wypędzę Kanaanejczyków, Amorytów, Chetytów, Perzytów, Chiwitów, Jebuzytów. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Ja nie udam się tam razem z wami. Jesteście ludem twardego karku. Przez to wygubiłbym was po drodze. I od 12 wersetu reakcja Mojżesza lub część jego reakcji. Mojżesz zwrócił się do Pana. Zauważ, proszę, powiedział, że chociaż zlecasz mi prowadzenie tego ludu, mówisz, że znasz mnie po imieniu i zapewniasz o swojej przychylności, to jednak nie objawiłeś mi, kogo ze mną poślesz. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi poznać twoje drogi. Chciałbym cię poznać. Chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w twoich oczach. Weź też pod uwagę, że ten naród jest właściwie twoim ludem. Wówczas Pan zapewnił, możesz być spokojny. Pójdzie z tobą moje oblicze. Mojżesz na to, jeśli twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym mógłbym poznać, że znalazłem łaskę w twoich oczach, ja i twój lud? Jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami? Tylko to nas może wyróżnić, mnie i twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi. Do kontekstu za chwilkę będę wracał. Teraz chcę zwrócić uwagę na determinację Mojżesza. Teoretycznie mógł iść, miał obietnicę, że anioł posłany przez Boga ich doprowadzi. Ale Mojżesz na to nie mógł się zgodzić. Mojżesz nie mógł się zgodzić na to, żeby iść bez Bożej obecności. Dla niego Boża obecność była tak niesamowita, że wręcz Bogu mówił, bez twojej obecności ja nie mogę iść. Ale co w tym momencie chciałbym najmocniej podkreślić, to końcówkę tego, to co na końcu przeczytałem. Raz to jeszcze przeczytam. Tylko to może nas wyróżnić. To znaczy twoja obecność. Tylko twoja obecność pośród nas. Słyszymy to? Tylko obecność Boża w zgromadzeniu pośród nas może nas wyróżnić. Mnie, czyli mnie osobiście i twój lud spośród wszystkich ludów na ziemi. Jak to? Czy Mojżesz nie przegiął? Czy nie przesadził? No przecież byli absolutnie wyróżnionym i innym narodem. Byli zupełnie inni niż wszystkie narody okoliczne. Przecież mieli przymierze z Bogiem. Otrzymali już dekalog. Składali ofiary. Mieli kapłanów, cały system ofiarniczy. Już były szczegółowe plany przybytku. Właśnie Mojżesz szedł z góry. Znał dokładnie plany przybytku. Mieli wyjątkowe powołanie. W sposób zupełnie absolutny wyszli z Egiptu. I ludy okoliczne o tym wszystkim wiedziały. Czytając uważnie te księgi, raz po raz można zauważyć, że ludzie się ich bali, że ludzie o tym wiedzieli. Więc naprawdę, mówiąc, że tylko Boża obecność ich może wyróżnić, ciekawe. Przecież wyróżniali się naprawdę wieloma, wieloma rzeczami. A jednak Mojżesz wie, co mówi. Tylko twoja obecność czyni różnicę. Moi drodzy, chciałbym zapytać nas, siebie samego. W ogóle to, co dzisiaj mówię, to wiecie, czasem to podkreślam, ale dzisiaj szczególnie, że jestem pierwszy tutaj w tej ławce, tak wyobraźnią. Pierwszy jestem odbiorcą tego, co sam mówię. Absolutnie nie stawiam się
z drugiej strony. Mówię do siebie, ale i do każdego z nas. Więc pytanie do siebie, do was, co nas wyróżnia? Nas jako osoby, nas jako Kościół. Czy to, że przynależymy, jesteśmy członkami czy sympatykami tego zboru, to nas wyróżnia? Czy przynależność do Kościoła Zielonoświątkowego? Czy porządek nabożeństwa? Czy piękne uwielbienie? Czy fajne kazania? Czy może w formułach chrztu? Co nas wyróżnia? Moi drodzy, to wszystko są rzeczy piękne i ważne. Tak samo jak dla Izraela te wszystkie rzeczy były piękne i ważne. Ale bez Bożej obecności to staje się religią. Bez Bożej obecności to może stać się liturgią zielonoświątkową. Bez Bożej obecności. Boża obecność jest tym, co nas może wyróżnić. Moi drodzy, tylko Bóg pośród nas. Tylko Bóg pośród nas powoduje różnicę. Moi drodzy, bez Bożej obecności na tym miejscu to możemy, wiecie, mówić dużo o uzdrowieniu, o uwolnieniu, a tak niewiele możemy tego doświadczyć. Jeśli Bóg nie jest obecny swoją chwałą i swoją mocą pośród nas, to możemy mówić dużo o przebaczeniu. Ostatnio mu mówiłem. A efekt może być taki, że ludzie mówią, fajnie, że mój adwersarz był. Przeszło, obok. Czy kiedy nie ma Bożej obecności, to możemy mówić płomienne kazania o grzechu, a grzesznik sobie wygodnie siedzi i ziewa. Mojżesz o tym wiedział. Czym jest Boża obecność? I dlatego nie chciał zgodzić się na ani jeden krok bez Bożej obecności. Poza tym, wiecie, Mojżesz znał, czym jest Boża obecność. Mojżesz wiedział, jak smakuje Boża obecność. Widzimy Mojżesza, który wychodzi na zewnątrz, poza obóz, do tak zwanego namiotu zgromadzenia. I co? Jest Boża obecność. Spotyka się z Panem twarzą w twarz. Moi drodzy, może mu zazdrościmy? Niepotrzebnie, bo możemy tego samego doświadczać w naszym namiotach zgromadzeń, gdziekolwiek sobie ich ustawimy. Czy w salonie, czy w kuchni, czy w kotłowni, czy pod wiatą, gdziekolwiek. Wiecie, o czym mówię? O naszych komorach modlitwy, jak mówi biblijne określenie. Może znał smak Bożej obecności i dlatego nie mógł bez niej iść. On sobie nie wyobrażał, żeby mógł być pozbawiony tych codziennych spotkań z Nim. A my, moi drodzy, czy mamy swój namiot zgromadzenia? Czy rozumiemy, czy znamy smak Bożej obecności? Czy jesteśmy z Nim codziennie? Czy to jest spychane na takie jakieś szybkie chwile? Nie zdążymy, to już potem tylko w samochodzie. Dobre i to. Fajnie, że nie marnujemy czasu w samochodzie. Ja też często, wiecie, nikt mnie nie słyszy, bo samochód pędzi. Często się modlę na językach. Fajny czas, ale to nam nie zastąpi namiotu zgromadzenia. To nam nie zastąpi naszego namiotu zgromadzenia. Moi drodzy, tyle o tym mówimy ostatnio. O trwaniu w Panu. To nie jest opcja. Słuchajcie, to nie jest opcja. To jest jedyna droga. Opcją, kiedy to zaniedbamy, jest duchowa śmierć. Pamiętacie te gałązki, które wam tutaj pokazywałem? Była uschła, dlatego, że nie trwała w drzewie. Przypomina mi się, kiedy o tym myślę, ostatnio dużo też czytałem tych fragmentów, taka postać, Obed Edomczyk. O niej to można by było odrębne kazanie powiedzieć, więc tylko parę myśli. Niesamowity człowiek, Obed Edomczyk. Nie będę mówił kontekstu całego, ale była sytuacja, kiedy Dawid zmuszony był do jego domu zostawić skrzynię przymierza. I ta skrzynia przymierza trafiła do domu Obeda Edomczyka. Ciekawe, że w ogóle nie był Izraelitą. On był mieszkańcem Gat, czyli mieszkańca miasta filistyńskiego. Co prawda mieszkał już teraz, w tym momencie, kiedy dzieje się ta historia w Izraelu. I tam trafia do niego Boża obecność. Skrzynia. Boża obecność. I dzieją się rzeczy spektakularne. Biblia ich nie opisuje.
Ja nawet nie umiem sobie wyobrazić co. Bo już po 3 miesiącach Dawid sprowadza dalej tą skrzynię. Ale wcześniej doniesiono mu, że coś spektakularnego, coś niesamowitego dzieje się w domu Obeda-Edomczyka z powodu skrzyni, z powodu tego, że tam jest Boża obecność, z powodu tego, że też Obed-Edomczyk odpowiednio podszedł do Bożej obecności. Minęły, nie wiem, 2 miesiące, załóżmy, i ludzie już donieśli królowi. Wiecie, nie wiem co, bo jeśli chodzi o rolnictwo, przez 2 miesiące plony się nie pomnożą. Bydła też chyba wiele nie przyszybędzie, więc nie wiem, co tam mogło się dziać. Ale musiało być to widowiskowe. Musiało być to niesamowite, skoro doniesiono o tym królowi i król podejmuje decyzję, sprowadza ją do siebie. Ale to jeszcze nic. Co robi Obed dalej? Posmutniał, obecność poszła, skrzynia poszła, no trzeba, trzeba jakoś dalej żyć. Czy tak? Kto zna pismo, ten wie, że nie. Obed-Edomczyk poszedł dalej za skrzynią. On nie wyobrażał sobie już życia bez Bożej obecności. Zakosztował, co to jest. Przez 3 miesiące zakosztował, co to jest. I poszedł za skrzynią. Zostawił dom. Zostawił gospodarkę, gospodarstwo, to, z czego żył. I poszedł za Bożą obecnością. I potem dalej spotykamy go jako odźwiernego przybytku. A jeszcze dalej jako tego, który grał na chwałę Panu. Moi drodzy, poświęcił. Poświęcił coś, żeby tylko nie zgubić Bożej obecności. Kochani, czasem może trzeba coś poświęcić. Przede wszystkim czasu, aby dbać o Bożą obecność. Jak to robić? W jaki sposób zadbać o to, żeby Boża obecność była w moim życiu i w tym zborze? Bo tutaj słyszeliście, jak Mojżesz rozgranicza, że tylko Boża obecność sprawi, że on sam, jako Mojżesz, będzie odróżniony od wszystkich innych, ale także jako cały lud. I cały czas w tych dwóch aspektach na to patrzmy. Jako ja sam, jako ty sam czy sama, ale jako całe zgromadzenie, jako cały zbór również. Na to pytanie, jak o to zadbać, wiecie, aż trudno mówić, bo to jest tak banalne i tak proste. Tym bardziej, że doskonale znamy odpowiedź. Każdy z nas wie, że musi paść słowo, szukajmy Pana. To jest jedyna rzecz tak naprawdę. Szukajmy Pana. Już to dziś przewinęło się w zaproszeniu na modlitwę. Ja przeczytam, wypisałem sobie tutaj 3 wersety, które zachęcają nas do szukania Pana. 1 Kronik 16:11. Szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Szukajcie Pana. To słowo rozpytujcie jest fajne. Rozpytujcie się o Jego oblicze, o Jego twarz, o Jego obecność. Wyobraź sobie, że nie wiem, musisz trafić w jakieś miejsce i to terminowo. Załóżmy, masz jakąś bardzo ważną wizytę lekarską, na której ci ogromnie zależy, załóżmy w Katowicach. GPS cię doprowadził gdzieś tam pobliże i nie potrafisz trafić, a godzina spotkania się zbliża. Wiecie, jaka determinacja jest, jak ciśnienie wzrasta? Rozpytujesz. Rozpytujemy, gdzie jest ten adres. Przechodnia, taksówkarza, kto się tam nawinie pod rękę, prawda? Rozpytujemy. Dlaczego? Bo jest determinacja, ja tam muszę być. Rozpytuje się ustawicznie o oblicze Jego. Rozpytuje się, szuka. Wiecie, jak to czasem my robimy, jak mamy taki czas, kiedy do nas to dotrze, to szukamy Pana. Przeżyjemy niesamowite Boże dotknięcie. Nie potrafimy zakończyć tej modlitwy. I potem czasem na miesiąc nam to wystarcza. A znów się obudzimy, że coś nie tak. A tutaj pisze, rozpytujcie się ustawicznie. To jest proces każdego dnia. Szukajmy ustawicznie. Psalm 105:4 w zasadzie brzmi prawie tak samo. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego oblicza, czyli Jego obecności nieprzerwanie. I Amos dodaje jeszcze troszkę wagi temu słowu. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. To jest Amos 5:6. Szukajcie Pana, aż żyć będziecie. Odwróćmy to. To co będzie, jak nie będziemy szukać Pana?
Skoro szukanie Pana zapewnia nam życie, to nie szukanie? Tak, nie bójmy się tego. Śmierć. Duchową śmierć. Zresztą następne słowa zaraz w księdze Amosza tak mówią. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Inaczej wybuchnie On jak ogień i strawi was. I te wersety, wiecie, mógłbym mnożyć i mnożyć i mnożyć. Ale nie potrzeba, bo to dobrze znamy. I wiemy, jak cennym, jak ważnym jest, aby szukać Pana. Ale tylko to nam może zapewnić Bożą obecność. Słuchajcie, bez naszego jakiegoś poświęcenia, bez naszego jakiegoś wysiłku nic nie osiągniemy. A więc chciałbym zachęcić każdego z nas do tego, abyśmy naprawdę przejęli się tym słowem po raz kolejny i rozbili sobie namiot zgromadzenia w naszych domach i szukali Pana. Chciałbym zachęcić nas jako zbór, abyśmy jako społeczność szukali Pana. Wiecie, mamy teraz świetną możliwość do tego, aby szukać Pana wspólnie razem. Piątek, sobota, 19. Chcemy tutaj być i szukać Pana. Kochani, to nawet nie chcemy przyjść na jakiś koncert. Chcemy po prostu przyjść, szukać Pana, Jego oblicza. Chcemy się modlić, chcemy błagać Go o to, aby On po prostu swoją obecnością był pośród nas. Aby nasze nabożeństwa mogły być biblijnymi nabożeństwami. Mam tu na myśli słowa, które mówi apostoł Paweł, że grzesznik nie ostanie się w zgromadzeniu świętych. Bo jest Boża obecność. Więc chcemy to czynić. Chcemy tutaj w piątek być i sobotę, aby szukać Jego oblicza, po prostu. Ale wiecie, kontekst tej historii mówi nam o warunkach. Kontekst tej historii mówi nam o warunkach, w których Boża obecność może stąpić, a w jakich okolicznościach na pewno nie stąpi. Przecież Bóg mówił do Mojżesza, nie pójdę z wami. Nie pójdę z wami, choćbyś jak chciał. Nie pójdę. Dlaczego? Złoty cielec. Prawda? Więc wróćmy o parę rozdziałów wstecz. Przyjrzyjmy się przez chwilkę temu, co tam się wydarzało. I tak spróbujemy dojść do tego miejsca, w którym przerywamy tą narrację. Rozdział 23, może go nie będziemy studiować ze względu na czas, ale druga część rozdziału 23 mówi o przymierzu. O przymierzu, które Bóg zawiera ze swoim ludem. I tam wypisałem sobie kilka warunków tego przymierza. I Bóg mówi do nich tak. To tam z tekstu można wyłuskać, ale posłuchajcie tych warunków. Słuchaj mojego głosu. To jest pierwszy warunek, który Bóg zawiera w tym przymierzu. Słuchaj mojego głosu. Brzmi nam to znajomo? Słuchaj mojego głosu. To samo Bóg dziś do nas mówi. A nie tylko słuchaj, ale wykonuj, prawda? Pilnie przestrzegaj moich słów. Dalej jest napisane, wypędź wroga z ziemi kananejskiej. Wypędź wroga, doszczętnie, nie oszczędzaj ich. Doszczętnie zbóż ich posągi. Nie kłaniaj się ich bóstwom. Nie bierz z nich przykładu postępowania. Nie zawieraj z nimi przymierza. Nie pozwól im mieszkać w Twojej ziemi. To jest mowa o ich wrogach. Moi drodzy, uważam, że to brzmi bardzo znajomo dla nas dzisiaj. To jest nasza postawa wobec grzechu. Zero kompromisu. Nie pozwól mu mieszkać w Twojej ziemi. Nie pozwól mu mieszkać w Twoim sercu. Zero kompromisu. Nie zawieraj z nim układów. Wypędź wroga doszczętnie. Doszczętnie. Zbóż wszystko. Nie zostaw śladu. To jest Boże oczekiwanie. I lud, słysząc to, powiedział, wszystko tak zrobimy, jak usłyszeliśmy. Mojżesz wziął ofiarę, krew przymierza, pokropił ten zwój, z którego odczytywał, pokropił lud i przymierze zostało zawarte. I potem dzieje się coś fascynującego. Coś przepięknego, coś, co nie umiem czytać bez emocji. 24 rozdział od wersetu 9. Potem Mojżesz i Aaron, Nadach i Abichu oraz 70 spośród starszych Izraela weszli na górę. Tam ujrzeli Boga Izraela. Pod jego stopami leżało coś, co przypominało płytę szafiru, przejrzystą niczym samo niebo. Trochę mi to wygląda na opis z Apokalipsy. Moi drodzy, starsi Izraela, reprezentanci,
Mojżesz, Nadab i Abihu plus 70 starszych wychodzą na górę i spotykają się z Bogiem. Twarzą w twarz praktycznie. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób. Pewnie jakiś obłok ochraniał ich. Ale co za spotkanie. Wchodzą bezpośrednio w Bożą obecność. Tak blisko, jak blisko tylko to było możliwe. I przeżywają niesamowitą Bożą obecność. Następny werset przeczytam z innego przekładu, bo brzmi niesamowicie. Z przywódców Izraela nie wyłamał się ani jeden. Wszyscy byli widziani w miejscu przebywania Boga. A potem jedli i pili. Nie wyłamał się ani jeden z przywódców Izraela. Na dzisiejsze czasy powiem tak. Pewnie, że może w pierwszej mierze jest to do nas, do liderów. Pewnie tak. Na pewno tak. Ale żyjemy w Nowym Przymierzu, powszechnym kapłaństwie. I tutaj każdy jest odbiorcą tego słowa. Wiecie, ja nauczyłem się już chyba tego na pamięć. Dziesiątki razy czytałem to słowo. I tak chciałbym, aby ono brzmiało. Z tego zgromadzenia nie wyłamał się ani jeden. Wszyscy oni byli widoczni, widziani w obecności Pana. A potem jedli i pili. Trudno teraz to dokładnie rozważać, ale w zasadzie prawie na pewno chodzi tutaj o tą niesamowitą obecność duchową z Bogiem. I potem dzieje się coś szczególnego. Mojżesz słyszy: wejdź wyżej. Zobaczcie, można jeszcze wyżej. To mi mówi, że nigdy nie ma takiego momentu, kiedy nie da się bliżej. Przecież oni byli już tak blisko. Oni byli już tak blisko w Bożej chwale, Bożej obecności. Ten opis jest tak spektakularny. Ale jeszcze można było bliżej. Mojżesz to usłyszał. Wejdź bliżej. Wejdź w moją obecność. I Mojżesz wchodzi. Jak długo czeka na audiencję? Jak długo czeka, aż Bóg się odezwie? On wszedł wyżej. On wszedł w ten prawdopodobnie z dołu widziane coś jak ogień. 5 minut czekał? Może dzień czekał? 7 dni, moi drodzy. Kto z nas by to wytrzymał? Czekać po prostu na audiencję, aż Bóg zacznie przemawiać. 7 dni, ale on czekał. A potem z Bogiem rozmawiał kolejnych 40 dni. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Oto do tych starszych, do tych wszystkich, którzy tam wyszli, Arona, tych innych, którzy wymienili są nazwiska, i do tych 70 starszych padło bardzo wyraźne polecenie. Zostańcie tutaj. Wyszli na górę, prawda? Byli w Bożej obecności i padło polecenie: zostań tutaj. Trwaj nadal w mojej obecności. Nie przerywaj tego. Mojżesz mówi: czekajcie tu na mnie, w tym miejscu czekajcie na mnie, aż ja będę wracał. Do tej myśli wrócę za chwilę. I oto mija wiele dni. Mojżesz otrzymuje objawienie, które spisane jest w kolejnych chyba 7 rozdziałach. Ale zejdźmy na chwilkę na ziemię, bo tam zaczyna być niebezpiecznie. Tam do obozu. Oto tam w obozie ludzie zaczynają się martwić, co z naszym przywódcą. Zniknął nam przywódca. Pomyślmy przez chwilę z ich perspektywy. Oto ich przywódca wychodzi na górę, gdzie jest spektakularny ogień. Skoro go nie ma 40 dni, to chyba prosty wniosek, co się z nim stało, nie? No zginął. Ogień go pochłonął. Albo coś się stało. Nie ma przywódcy. No coś musimy zrobić. I zrobili coś naprawdę genialnego. Tylko strasznie tragicznego w skutkach. Postanowili, że muszą sobie zrobić bogów. Postanowili sobie, że zrobią złotego cielca. I ciekawym jest, że Aaron nawet z nimi nie dyskutuje. Został poproszony. Nie ma nawet słowa sprzeciwu z narracji biblijnej. Został poproszony o to, żeby zrobił im cielca ze złota i on go robi. Poprosił o złoto, o kolczyki. Jakby pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, że to złoto było przeznaczone na przybytek. Zostało tutaj zmarnowane. I Aaron robi to, o co został poproszony.
Ale zauważcie, że lud nie widzi problemu. Że lud zrobił tak haniebną rzecz, a nie widzą problemu. Oni tak naprawdę, słuchajcie, oni nie zrezygnowali z Boga. Oni nie zrezygnowali z Boga Jahwe, tylko sobie zrobili jego inne wyobrażenie. To brzmi w tym, co oni mówią. Po pierwsze mówią, to są nasi bogowie, wskazując na cielca, którzy nas wyprowadzili z Egiptu. No przecież na tyle głupcy chyba nie byli, żeby nie zapomnieli, kto naprawdę ich z Egiptu wyprowadził. Tylko teraz wskazują, tu jest jego wizualizacja. Więcej, jeżeli to nas nie przekonuje. Więcej. Sam Aaron mówi, jutro będzie święto na cześć Pana. Sprawdzałem, Jahwe. Jutro będzie święto na cześć Pana, czyli przed cielcem. Oni myślą, że służą Bogu. Składają te same ofiary. Składają ofiary pojednania i składają ofiary całopalne. Te same ofiary składają, które powinni byli składać Bogu. Składają go przed tym cielcem. Rozumiemy to? Słuchajcie, oni nie mieli świadomości, co się dzieje. Nie mieli świadomości, jak daleko zabrnęli. Służyli, wydawało się im, Bogu. A tak naprawdę byli już tak daleko od Boga. I to mnie przeraża. Bo to może być tak samo obraz współczesności. To mnie przeraża, bo może to być obrazem jakiejś części ludzi. Ja nie mówię tylko o nas, ogólnie. Przecież wiem, że też to jest w internecie, więc słyszane to jest daleko szerzej. To może być obraz dzisiaj, kiedy lud Boży myśli, że naprawdę uwielbia Boga, a złoty cielec gdzieś tam w kącie serca jest. I myśli, że chwałę, którą mu przynosi, że jest tą właściwą, że ofiary całopalne, że ofiary pojednania są tymi właściwymi. A złoty cielec sobie w rogu serca stoi. I Bóg czegoś takiego nie zaakceptuje. Wiem, co mówię, moi drodzy. Wiem, że większość z was pamięta moje świadectwo, więc nie będę go już teraz opowiadał. Tylko wspomnę, tak, żebyśmy sobie połączyli fakty. W czasie dawnym, jak byłem w technikum, to właśnie byłem dokładnie w tym miejscu. Byłem bardzo gorliwy, dlatego że miałem złotego cielca w postaci muzyki rockowej, z której nie mogłem zrezygnować lub nie chciałem. I próbowałem to godzić. I próbowałem to godzić, składać Bogu ofiary, nie rezygnując z grzechu. Ale nie dało się. Bóg się o to upomniał. Mój drodzy, jak do tego mogło dojść? Jak do tego mogło dojść, do tak haniebnej sytuacji, że ludzie czczą Bożka, że ludzie czczą złotego cielca i nawet nie mają do końca tego świadomości? Powiem wam jak. Z powodu zletnienia. Z powodu nieszukania Bożej obecności. Mam pytanie. Co Mojżesz, co robił Aaron w obozie? Co Aaron robił w obozie? Czy czego tam miało nie być? Jakie było polecenie? Zostań tutaj. Zostań tutaj. Trwaj w obecności. Ale nie dotrzymał. Nie wiemy, jak długo czekał. Nie wiemy, jak długo był w Bożej obecności. Czy zrezygnował po 5 dniach, czy po 15, czy po ilu. Nie wiemy. Ale zobaczcie. Zrezygnował z szukania Bożej obecności. I otworzył się na grzech. Zrezygnował z tego, by być tam, gdzie powinien być. I otworzył się na tragedię. Bardzo podobnie, może w innym wymiarze, ale jest i w Nowym Testamencie. Pamiętacie, co Jezus mówi do uczniów? Czuwajcie ze mną w ogrodzie Getsemane. Czuwajcie ze mną, żebyście nie popadli w pokuszenie. Czyli żebyście się nie otworzyli na grzech. Żebyście nie upadli. Czuwajcie. No i wiemy, jak to się potoczyło. To samo, moi drodzy, jest do nas. Brak czuwania, brak szukania Bożej obecności stępia naszą wrażliwość, stępia naszą
wrażliwość na Boga, traci się Boża bojaźń z naszego serca. Dlatego, że nie szukamy Jego obecności. Dlatego, że zapominamy o Jego chwale. Mojżesz schodzi z góry. I co widzi? Kiedy Mojżesz schodzi z góry, widzi lud, który się bawi. No to słowo bawi tu jest tak trochę śmiesznie oddane. Inne fragmenty Bożego Słowa mówią o tym, że to była zupełnie rzecz niemoralna. Jakaś zmysłowa orgia. Dalej w 32 rozdziale Mojżesz mówi, że widzi, że Aaron przyczynił się do rozpasania ludu. Inny przekład, ten nasz warszawski, mówi do rozwydrzenia ludu. Ten lud był rozwydrzony. To nie była jakaś tam banalna zabawa. Oni popłynęli w cielesność, w niemoralność, w grzech. Kiedy Mojżesz to widzi, stłuk kamiennie, tablice, które dał mu sam Bóg. Jest też to obraz zerwania przymierza. Ale widzicie, kiedy wyobrażam sobie tą sytuację, Mojżesz wchodzi i zaczyna krzyczeć. Mojżesz wchodzi i zaczyna wołać: ludzie, opamiętajcie się. Ludzie, zatrzymajcie się, grzech, co robicie. I przypuszczam, że wielu się zatrzymało. Że wielu usłyszało to wezwanie. Ale mam świadomość, że nie wszyscy. Wydaje mi się, że wielu ludzi nie słuchało go. No co tam Mojżesz będzie krzyczał? I robili dalej swoje. Bo to, co zrobił Mojżesz, mi o tym mówi. Mojżesz zawołał tych, którzy chcieli go słuchać. I nastąpił straszny sąd. Przeszli przez obóz i zabijali tych, którzy nie chcieli słuchać. 3000 ludzi zginęło. Moi drodzy, słuchajmy Pana. Słuchajmy Pana, kiedy do nas mówi: porzuć grzech. Nie bądźmy jak ci, którzy coś tam słyszą, ale nie realizują. I później Bóg mówi niesamowicie trudne i ciężkie słowa. Mówi: ja wygubię ten lud. Ja zniszczę ten lud doszczętnie. A z ciebie, Mojżeszu, uczynię wielki naród. Moi drodzy, i chciałbym, żebyśmy na moment popatrzyli, co się dzieje w tym momencie. Co robi Mojżesz? Widzicie, Mojżesz zaczyna dyskutować z Bogiem. Zaczyna się po prostu modlić, powiedzmy to współczesnym językiem. Rozmowa z Bogiem jest modlitwą przecież, prawda? Mojżesz zaczyna rozmawiać z Bogiem i zaczyna argumentować. I słuchajcie, spisałem sobie te argumenty, którymi tutaj Mojżesz się posługuje. Po pierwsze, mówi Bogu tak: to jest Twój lud. Przypomnij sobie, Boże, o przymierzu, które zawarły z Abrahamem. Po drugie, mówi mu: Egipcjanie będą się śmiać. Egipcjanie będą mieć satysfakcję z tego, że to, co im się nie udało zrobić, czyli wytępić narodu, to stało się na pustyni. I po trzecie, jakby świadectwo tego, że Bóg nie sobie z nimi nie dał rady. To były argumenty Mojżesza. I słuchajcie, jak sobie wyobrażamy, że Bóg tak słucha tych argumentów i mówi: no proszę, jaki ten Mojżesz jest mądry, no. Że ja na to nie wpadłem, no. Inteligentny ten Mojżesz. Ma rację chyba. No to posłucham Mojżesza, bo ma rację. Tak? Bzdura przecież. Przecież Bóg doskonale znał te argumenty. Bóg doskonale te argumenty znał. On nawet argumentów nie musiał słyszeć. Co Boga przekonało? Przecież nie argumentacja, którą sam lepiej znał. Co Boga przekonało, że zmienił zdanie? Że nie wygubił ich? Moi drodzy, postawa Mojżesza. Jego postawa, jego determinacja, jego modlitwa wstawiennicza spowodowała, że Bóg zatrzymał sąd. Moi drodzy, czyż nie powinniśmy z tego wziąć przykładu? Ileż mamy ludzi, których powinniśmy zatrzymać przed śmiercią? Ileż mamy ludzi w swoich rodzinach, mężów, żony, synów, córki, które idą na śmierć? I póki się nie upamiętają, to jest wyrok Boży śmierć. I potrzeba Mojżesza w Twoim domu, w moim domu. Potrzeba Mojżesza, który stanie i powie: nie, prędzej mnie zabij. Jaka determinacja. Moi drodzy,
Jeśli gdzieś słabną nasze kolana we wstawienniczej modlitwie, to ich umocnimy. Miejmy świadomość, ile może modlitwa, ile może wstawiennictwo. I znów powiem, będzie do tego okazja w piątek i w sobotę. I tak idąc po historii, którą opowiadam, doszliśmy do miejsca, gdzieśmy się wcześniej zatrzymali. Oto to wszystko się wydarzyło. I teraz Bóg mówi do Mojżesza, ruszaj. Już jest wszystko jakby załagodzone. Bożek został starty, został unicestwiony, przyszedł tam sąd. Mojżesz ma wyruszać. I to jest to miejsce, od którego dziś rozpoczynaliśmy. Wyruszaj, ale bez mojej obecności. Wyruszaj, ale ja z tobą nie pójdę. I rozumiemy już dlaczego. Rozumiemy już dlaczego. Z powodu grzechu, który się wydarzył. Moi drodzy, tak jak wcześniej powiedziałem, warunkiem Bożej obecności jest nasza determinacja, nasze szukanie. Ale drugim podstawowym warunkiem jest usunięcie złotego odcielca. Możemy sobie wołać, ile chcemy. Jeżeli tolerujemy złotego cielca w nas, oczywiście rozumiecie, posługuje się cały czas tym obrazem, to ona nie przyjdzie. To Bóg powie, idźcie sobie sami. A mi zależy na Bożej obecności, jak na niczym innym. A mi tak bardzo zależy na Bożej obecności. Czym może być złoty cielec, tak praktycznie? No przede wszystkim jakikolwiek grzech. Mówimy o tym ostatnio dużo. To jest obraz jakiegokolwiek grzechu, w którym może ktoś tkwić. Ale powiem więcej, to nie tylko grzech. Wiecie, złoty cielec był obrazem bałwochwalstwa. Oni jemu cześć oddawali. A obraz bałwochwalstwa, czy definicja bałwochwalstwa w Biblii, to jest w zasadzie ta, że to jest wszystko, co zajmuje nam miejsce Boga. Bóg ma być na pierwszym miejscu. Cokolwiek zajmuje to miejsce, cokolwiek detronizuje Boga z pierwszego miejsca, jest złotym cielcem. Na cokolwiek jest ważniejsze dla nas niż Jego obecność, jest złotym cielcem. To mogą być rzeczy uniwersalne, niekoniecznie tylko grzech. Uniwersalne, o których mówił Damian w zeszłym tygodniu. Te rzeczy, które nam pochłaniają czas, które są w gruncie rzeczy same przez się w ogóle nieszkodliwe. Czasem i pomocne. Ale jeśli nas pochłoną, to musimy ich odciąć. To musimy potraktować to jak złotego cielca. A to mogą być nawet rzeczy dobre. Wiecie, że to mogą być nawet rzeczy dobre? Nawet służba dla Boga. Ktoś się tak poświęci, że zapomni o obecności. Wszystko może być. Cokolwiek nam wejdzie na pierwsze miejsce, kiedy zapominamy o szukaniu Pana. A więc, moi drodzy, chciałbym wezwać siebie samego i każdego z nas. Szukajmy Pana. Zadbajmy o Jego obecność. Ale musimy pamiętać, że musimy usunąć cielca. Musimy usunąć z naszego życia wszystko to, co nam zabiera Boga z pierwszego miejsca. A tym bardziej, jeśli to jest grzech. Kiedy Mojżesz usłyszał te słowa, kiedy Mojżesz przekazał te słowa, to jest 4 werset 33 rozdziału, czytamy, że gdy lud usłyszał te przykre słowa, ogarnął go głęboki smutek. Jestem trochę przerażony tym faktem, że tu jest kropka. Tam jest tylko jeszcze tyle, że nie ubierali swoich oznak, swoich ozdób. A gdzie pokuta? A gdzie odwrócenie się? Oni się tylko zasmucili. Oni się tylko bardzo zasmucili. I to wszystko. Ja drżę na myśl, że taka reakcja może być w niektórych sercach, których to może dotyczyć. Zasmucę się. A jutro mi przejdzie. Bo będzie tyle rzeczy nowych, tyle rzeczy do załatwienia, do zrobienia, że zapomnę. My mamy zareagować tak jak Mojżesz. Z taką determinacją. Powiedzieć, nie pójdę.
Nie pójdę bez Twojej obecności. Ja nie chcę żyć bez Twojej obecności. Moi drodzy, na czym nam zależy tak naprawdę? Jak chcemy żyć? Czy chcemy dotrwać tak do Jego przyjścia, tak po prostu, jakoś się wlekąc? To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo możemy nie dojść. A raczej większe prawdopodobieństwo jest, że nie dojdziemy, jakoś się wlekąc. Wiecie, bo Bóg mówi, po jaki Kościół przyjdzie. Było to akcentowane w miniony wtorek. Brat Dawid to mówił. Ja przypomnę. Na podstawie listu do Efezjan, 5 rozdziału. On sobie przygotowuje Kościół pełen chwały. Prawda? Oblubienicę czystą, świętą, bez skazy, niczym nieskalaną. To jest obraz Kościoła. To jest obraz oblubienicy, która będzie zabrana. I Bóg nie popuści. Bóg nie przygotuje sobie innego Kościoła, patrząc w jakich czasach Kościół musi żyć. Bóg nie powie, no to w takim razie ten Kościół nie musi aż taki strasznie święty być. To w takim razie nie musi być aż tak strasznie mną zaabsorbowany. To trochę obniżymy standardy. Nie. Bóg przygotowuje sobie Kościół pełen chwały. Bez skazy. Bez jakiegokolwiek grzechu. Bez jakiegokolwiek zmarszczki. To jest obraz oblubienicy, która jest przygotowywana. Jest tylko jedno pytanie. Czy jestem w jej szeregu? Król jest w drodze. Król jest w drodze. Obudźcie się. Tak brzmiały słowa z poprzedniego wtorku. Moi drodzy, ja tak bardzo pragnę Bożej obecności. Ja tak bardzo pragnę Bożej obecności dla siebie samego, ale także i dla nas wszystkich. Aby ten zbór był miejscem Bożej chwały, miejscem Bożej obecności. Ja wiecie co? Bóg jeszcze bardziej tego pragnie. To nie jest coś, co my musimy wydrzeć Bogu z ręki. To nie jest coś, że my musimy Boga jakoś przekonać. Nie. Tylko warunki spełnić. I przyjdzie. Tylko warunki spełnić. Usunąć wszystko, co go blokuje. I oczekiwać. I szukać. I on przyjdzie. I napełni to miejsce chwałą. I grzesznik nie ostoi się w zgromadzeniu świętym. I będziemy dożywać niesamowitych rzeczy. Jeśli spełnimy te warunki. Moi drodzy, ja tak bardzo pragnę Bożej obecności. Zakończę wersetem z listu do Tesaloniczan. 5 rozdział, werset 22 i kolejne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Raz jeszcze, żeby to dobrze było usłyszane. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza, ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny i On też tego dokona. I to jest werset, który jest kapitalny, który jest po prostu niesamowity. Bo teraz jakby ten ciężar zostaje zabrany z nas. Oto On tego dokona. To On przygotowuje swój Kościół. I On tego dokona w tobie i we mnie. Ale nie sam. Ale nie sam. Tu jest ta współzależność, o której wielokrotnie mówię. To musi być nasza determinacja. To musi być nasza decyzja. Że będę szukał Pana. Że usunę wszystko, co może mnie od Niego oddzielać. Że będę przebaczał, jeśli trzeba. Że będę pokutował. Odetnę grzech. Nie pójdę na kompromis. To są moje decyzje. A wtedy On za tym stanie. A wtedy jest napisane, On też tego dokona. Czytamy wcześniej, że sam Bóg pokoju niech was w zupełności uświęci. To znowu jest tak zbliżone do tego fragmentu z listu do Efezjan, który mówi, jaka będzie oblubienica. Po jaką oblubienicę on wraca.
Więc jest to oblubienica, która jest w pełni uświęcona. Niech cały wasz duch, dusza i ciało, czyli no każdy element naszego jestestwa, będą zachowane bez nagany, bez skazy, święci. Ale jakże to jest piękne, że On tego dokona, jeśli Mu na to pozwolimy, jeśli do Niego przyjdziemy, jeśli przyjdziemy do Niego być może w pokucie, jeżeli przyjdziemy do Niego z pragnieniem, z głodem, z wołaniem, On tego dokona, ale nie dokona tego w sercu, które jest obojętne.